Cześć, witam. Oto ostatnie w tym roku moje zdobycze czytelnicze, czyli za moje pieniądze. Następne to będą tylko prezenty pod choinkę, których spodziewam się dostać bardzo, bardzo wiele. Pierwsza książka węgierskiego pisarza Petera Gardosa, zatytułowana Gorączka o świcie. Opowiada o, jest to Szwecja, rok 1945. 25-letni Miklosz zostaje ocalony z obozu koncentracyjnego i wysłany na rekonwalescencję do Szwecji. W szpitalu okazuje się, że jest śmiertelnie chory, lekarz daje mu 6 miesięcy życia, ale Miklosz nie chce umierać i wysyła 112 listów do Węgierek leczących się również w Szwecji i co z tego wyniknęło. Druga, Radzieckie kobiety w walce, tak wygląda, pod tytuł Historia przemocy na froncie wschodnim, napisana przez Annę Krylową. No, spodziewam się czegoś podobnego do, jak to, Wojna miała imię kobiety, czyli Swietłany Aleksijewicz. Zobaczymy, jak to będzie. Bajarz z Marrakeszu, tak wygląda książka, napisana przez Joy Depa Roy Bhattacharyalaya, przepraszam za nazwisko, ale to jest nazwisko hinduskiego pisarza. Tutaj zaginięcie dwojga turystów w Marrakeszu i bajanie o tym, kto obserwuje, no wydaje się być bardzo ciekawa. A teraz znowu książka węgierska, Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki. No i właśnie, co się dzieje, kiedy człowiek nadużyje tychże szklanek? Jest to książka zatytułowana Wielka Księga Kaca, czyli Pieczmy, gotujmy na kacu, Andrzej Szabo i Benedykt Darida. A więc czego człowiek może dokonać na kacu, jak się tego kaca pozbyć? O, a teraz przecudna książka z bohaterką na okładce, Pola Negri. Własnymi słowami, w opracowaniu Mariusza Kotkowskiego, Pola Negri, jedyna polska aktorka, która zrobiła fantastyczną i fenomenalną karierę w Hollywood. Do tej książki dołączony jest film, którym bohaterka gra, a więc no, spodziewam się rewelacyjnej biografii. A teraz książka Anny Kamińskiej, zatytułowanej Białowieża szeptem. Historię z Puszczy Białowieskiej. Już przeczytałam. Coś pięknego. Książka plasuje się między Boginiami z Żytkowej, a zaraz mi się przypomni. A, Stara Słaboniowa. A Starą Słaboniową. No przepiękne historie. Klimat cudny. Będzie recenzja, jak widzicie. Tę autorkę już znam. Pisze ona kryminały. To jest Polka. Czytałam już jej kryminał Trup na mokradłach. A tutaj mamy Trup z Nottingham, Sasha Hardy. Spodziewam się takiego angielskiego klimatu. Kupiłam też książeczkę dla Poli, czyli Wielbicielki Koni. Okładka wygląda tak. Lauren St. John, Glory, Wyścig o wszystko. To oczywiście podaruję pod choinkę. Reportaż napisany przez Pawła Smoleńskiego, zatytułowany Syrop z piołunu, wygnani w akcji Wisła. Tę książkę muszę przeczytać. Muszę dlatego, że w Międzyrzeczu i okolicach posadowiły się właśnie rodziny przesiedlone w ramach akcji Wisła z Rzeszowszczyzny tutaj na ziemię zachodnie. Znam wiele historii tych ludzi. Miałam koleżanki, uczestniczyłam w nabożeństwa w kościele prawosławnym, także ten temat jest mi bardzo dobrze znany. Tym bardziej z ciekawością przeczytam tę książkę. No i na końcu Seksmisja, o której jest tytule tego filmu. Juliusz Machulski, Seksmisja. Wszyscy znamy ten film, oglądaliśmy go nie jeden, nie dwa, ale 10 i więcej razy. Jest w tej książce zamieszczony Naga prawda o Seksmisji, pełna wersja scenariusza, kulisy kultowego filmu. Z przyjemnością obejrzę fotografię i przeczytam. Jak zwykle komentujcie, które książki czytaliście, które polecacie, a których nie warto ruszać. Dziękuję, do zobaczenia.